Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl Serdecznie polecamy. Witamy Was w kolejnym odcinku grudniowego maratonu, tuż przed kolejką numer 15. No i tak się składa, że ten podcast nagrywamy już po meczach Tottenhamu z Brentford oraz Manchester United z Arsenalem, więc przede wszystkim wiemy już o holu punktowym Ronaldo. Nie wiemy za to, co z kontuzją Risa Jamesa, stąd omówimy różne scenariusze co do jego osoby. No i to będą dwa z trzech głównych wątków, jakie dzisiaj poruszymy, no bo ponadto skupimy się również na pomocy City. Wiemy, na jaki kalendarz wchodzą teraz obywatele, no i po prostu spróbujemy wkupić się w łaski łysego maga rotacji. A będziemy rozmawiać w klasycznym składzie, czyli ja, Łukasz Maciejewski, Emilian Cichoń. Witam serdecznie. Oraz Jakub Szulc. Cześć. Witam Was panowie i zaczynamy od konkursu, a jakże? No, i tak się składa, że w kolejce numer 14 najwięcej punktów zdobył mu o salach. I szczerze powiedziawszy, jestem zdziwiony, że pośród około 30 komentarzy tylko 3 razy padło jego nazwisko. No, i to nazwisko padło z ust, jeśli można tak powiedzieć: e, 44 Chapa, Rico oraz Kamil Diego. No, i prosimy o zgłoszenie się w wiadomości prywatnej na nasze konto na Twitterze hotornotf.pl lub na konto angielskie espresso na Facebooku. Dla tych, którym się nie udało, mamy oczywiście szansę kolejną, bo w rundzie numer 15 również mamy konkurs na freebety od Bookmachera Superbet. No i zasady są proste, takie same jak zwykle: czyli pod filmem musimy zbierać minimum stłapych w górę, a wy w komentarzu musicie wytypować zawodnika, który zdobędzie najwięcej punktów w rundzie numer 15, i ile to będzie. Ci, którzy będą najbliżej prawdy, otrzymają freebety do book Superbet o wartości 20 zł i to tyle jeśli chodzi o konkurs, i przechodzimy już dalej do rundy numer 15, ale zanim to mały przystanek na rundzie 14 i jak wam poszło właśnie w tej rundzie. U mnie 60 punktów spadłem o 5K, więc w sumie nie jest aż tak źle, zak... aż... Nie aż tak źle jak zakładałem, i praktycznie poza rzotą Sonę i Sachem, nie praktycznie, a w zasadzie cały skład jest do tego doszła kontuzja Jamesa, która wyszła dopiero po deadline, więc nie, nie jestem pocieszony I tyle w zasadzie. U mnie za to y, zwycięski pochód, bo w końcu zaliczyłem kolejkę, która y, wystrzeliła mnie do, mnie do góry i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, gdzieś tam nadrobiła straty y, z GW13, bo ja zdobyłem aż 86 punktów po, y, po, y, po, y, po autosubach. U mnie tak naprawdę zblankowali tylko Cancelo, Aleksander Arnold, Guaita i Livramento. No i jeszcze Galachern, ale oprócz Salaha na kapitanie, no to tutaj ten ostatni dzień kolejki był fenomenalny, bo mam Ronaldo, Smitharoa i Regilona, więc naprawdę różnice trafione. No i życzę sobie, żeby tylko tak poszło dalej, bo e, wróciłem do okolic e, pierwszych, początkowych 150 tysięcy w Overalu i liczę na to wskoczenie do top stoka w najbliższej przyszłości. Czyli w skrócie Kuba nakradł strasznie i to jeszcze na braku gry Fair Play w wykonaniu Arsenalu. Przecież ten Smithrow oddał jedyny strzał w meczu, i to jeszcze jak DHA leżał, zwinięty w kulkę, także no my nie pochwalamy takich punktów. To są skradzione punkty. Ja za to uczciwie, 69 oczek. No i pierwsze od 9 kolejek strzałka w górę, więc można powiedzieć, że jestem w niepowzięty, mimo że nadal jestem w drugim milionie. No ale to już jest taki pierwszy krok w przód. No oczywiście złośliwi powiedzą, że niżej się już nie dało spać, no i pewnie mają rację. A w tej kolejce punkty dały mi przede wszystkim pomóc i w sumie tylko oni, bo miałem Salaha, Rafinie, Bernardo i Sona. Oni zdobyli 56 punktów, jeśli dobrze liczę, a cały Scott 69, także widzimy, co się działo. Znowu okradł mnie Nilmo P ponieważ drugi raz w tym sezonie zdobył gola w doliczonym czasie gry i ja straciłem CS-a, bo raz Gajta stracił i teraz Johnson. Także nie lubimy się zbytnio. No i to tyle, jeśli chodzi o moją rundę. Nie wiem, można mówić, że czy nakradłem, czy nie nakradłem. No ja, Łukasz, mogę Ci powiedzieć tylko na to jedno. No to jak siu, to siu Musimy chyba powiedzieć o Portugalczyku na start Ponieważ przeciwko Arsenalowi No zaimponował, miał 6 uderzeń, 5 z boksa I aż 3 to były setki, więc widzimy, że Dochodził do dobrych okazji 1-6 xG, no i pojawia się pytanie Czy przy tym kalendarzu Po tym tylko jednym spotkaniu Czy Ronaldo jest od razu opcją? No moim zdaniem zdecydowanie yy, Mi też to łatwo mówić, bo ja go, Ja mu cały czas wierzyłem I go nie sprzedałem wobec tej tych problemów z napastnikami. Stwierdziłem, że jednak Ronaldo to jest taki zawodnik, któremu warto zaufać wobec no, braku opcji sensownych, jeśli chodzi o napastników niebudżetowych. I to jest gość, który mi zapewnił ten awans prawie o dwukrotny, bo ja byłem gdzieś tam w okolicach top 300K. Teraz jestem w okolicach top 150. Ronaldo na ten moment w tej kolejce miał posiadanie, e, efektywne posiadanie e, w top 10K na poziomie 3,7%. Więc jeśli ktoś chce gonić, no to to jest najlepsza opcja. A patrząc na kalendarz United, no to. Lepiej być nie może, tak naprawdę. Ten grudzień to, to jest po prostu zielona fala. A skoro po przyjściu rangnika nawet jeszcze de facto przed jego przyjściem, możemy powiedzieć, ta gra na tyle się odmieniła. No bo powiedzmy sobie szczerze: tutaj niby Karik prowadził zespół, ale to całe zestawienie meczowe e, możemy uznać, że było na podstawie wskazówek e, przyszłego, obecnego, już e, tymczasowego menedżera United. I widzimy, że ta gra 4-4-2 odblokowała zespół, i zarówno Bruno prezentował się lepiej, no i przede wszystkim Ronaldo, który, przy którym też możemy uznać, że on ma karne, chociaż tych karnych, tak jak wiemy, United nie ma tyle, co w, poprzedni, w poprzednich sezonach. No wiemy teraz przynajmniej po tej kolejce, że Ronaldo te karne wykonuje, no i to jest kolejny tylko argument, żeby na niego postawić. Kane znowu zawiódł. A poza Ronaldo tak naprawdę opcji premium na razie nie widzę do momentu powrotu Lukaku jego sprawdzenia, więc ja, jeśli macie budżet, jeśli macie wolny transfer, to ja bym się nie zastanawiał. Właśnie chciałem do tego zmierzać, do tego Kane'a, bo Kane przede wszystkim ma minus taki, że on gra bardzo nisko. On gra na poziomie regiona, jeśli chodzi o średnią pozycję w drużynie. Son jest zdecydowanie na ataku, on jest no, średnio kilka, kilkanaście metrów niżej. No i przede wszystkim ta pozycja jakoś tak, jakoś tak przemawia za tym, by może jednak i nawet i teraz klikać właśnie Ronaldo za Kane'a, no tylko, że Kane ma Norwich, tylko raz myślimy Norwich, mówimy o będzie hol punktowy, bo Norwich wiemy jak grało w tym sezonie, tylko z drugiej strony, Norwich w czt czterech ostatnich kolejkach straciło tylko trzy gole no i za Dina Smitha to już nie jest nie są te same kanarki jakie były za Farkę. No akurat Kane grał głęboko w tym konkretnym meczu we wcześniejszych, było trochę na odwrót i do właśnie są był często niżej no ale tak masz rację zagrał Kane słabo teraz to prawda Norwich, ale no jeżeli z Brentford miał jedną setkę i nie wykorzystał, no można się mocno zastanowić czy no czy Crystal Paz, który ostatnio zaczyna cieniować to nie jest jednak lepsza opcja niż w norycz łapiące formę. Kane też lekko tak odżył, bo w dwóch poprzednich meczach miał 6 goli i 4 wyokreowane okazje. No więc ten, ta sprzedaż Kane'a i wymiana na Ronaldo jest obarczona sporym ryzykiem. I jeśli miałbym się pod tym podpisać, to się nie podpisuję, nikomu tego nie polecam, bo wiem, że to się może odwrócić w drugą stronę. Tym bardziej, że to był tylko jeden dobry mecz Ronaldo. No ale cofnijmy się do tego Ronaldo. No to Emilian, też też się podpisać pod słowami Kuby, by. Teraz już go kupić po tej jednej udanej rundzie, czy byś poczekał na przykład na rangnika? No raczej bym poczekał, ponieważ. No to był dopiero pierwszy mecz, a Paz może być dobrym wyznacznikiem, zwłaszcza, że no, prawdopodobnie będzie wymieniać Wardiego lub Keina na Ronaldo, a oni mają jeszcze e, znośne fiksy 1 czy 2, więc można poczekać. Przynajmniej w moim przekonaniu. No, wracając jeszcze do tematu, to w sumie może tak skoryguję tę moją wypowiedź, bo, bo macie raczej rację z tym, że w przypadku posiadania Keina, no to pozbywanie go, się go przed meczem z Norwich, gdzie najprawdopodobniej większość z was trzymało go przez te trzy kolejki i przez te słabe punkty, no to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł teraz. No i tak jak powiedział Łukasz, gdzieś ten mecz Krysta, z Crystal Palace może być takim fajnym wyznacznikiem, fajnym i-testem i opcją na wstrzymanie przed ostatecznym zakupem Ronaldo. I musimy też wziąć pod uwagę, że na pewno bardzo duża część z was przez te dzikie, dzikie wzrosty cen na przestrzeni tego tygodnia, pewnie ma już gdzieś ten wolny transfer wykorzystany, albo gdzieś tam macie inne większe potrzeby w składzie. No ale jak dla mnie, Ronaldo, to jest na pewno pierwsze nazwisko na Watchlistę i. Musicie na pewno to przemyśleć, no bo tak naprawdę Kane to jest jedyne nazwisko, przy którym Ronaldo możemy wrzucić 1 do 1. Nawet w przypadku Vardiego będziemy musieli gdzieś tam poszukać oszczędności na innym zawodniku, jeśli nie macie wolnego budżetu, więc tak czy tak sprowadzenie Ronaldo na następną kolejkę to raczej trudne zadanie, jeśli ktoś nie posiada Kane'a. No a pozbywanie się Kane'a przed Norwich, no to nie jest taka oczywista opcja względem tego, co mówiłem wcześniej. Nawet nie, że oczywiste, tylko po prostu też się wydaje to trochę no niezrozumiałe, bo jednak jak kupowaliśmy tego Kane'a, to każdy z nas czekał na ten mecz z Norwich i sprzedać go teraz no nie wiem, ja raczej się pod tym nie podpiszę, choć jeśli zrobię ten transfer to wcale się nie zdziwię, bo mam teraz dwa transfery i zbytnio nie wiem co zrobić, także taki Ronaldo no przydałby się do składu bo on i tak raczej długoterminowo będzie lepszą opcją niż Kane który widzimy, że no, nadal nie jest w świetnej formie, mimo nawet tych lepszych liczb i tego, że za kontę no, idzie po prostu troszeczkę lepiej, no to nie jest keynes z poprzedniego sezonu i tyle. No dobra, no to powiedzieliśmy w sumie o takim największym dylemacie a propos świetnego występu w tej kolejce, no a drugim, chyba takim największym znakiem zapytania, no to będzie ten James świecący się na żółto, no i pytanie, co w tym przypadku zrobić, bo tutaj na pewno czekamy na informacje względem tego, czy to jest jakiś bardziej krótkoterminowy rest, czy długoterminowy uraz, no ale kiedy założymy, że on tam na przestrzeni kilku kolejek wypadnie, no to będzie trzeba poszukać dla niego zastępstwa, no i co tutaj zrobić? I szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, jeżeli wypa wypadłby na dłużej, ponieważ to jest ponoć uraz kostki. A wiemy, że miał niedawno kontuzję kostki James, więc może to być jakiś nawrót kontuzji. Do tego sam Tuchel mówi, że po meczu z Watfordem mówi, że nawet nie jest, nie jest pewny, czy będzie na sobotę gotowy. Ale tak jak wspomniałeś, musimy poczekać na konferencję prasową, żeby dostać jakieś konkrety. No to jeśli by wypadł, no to kto za niego? Na pewno na tapet od razu przychodzą nam zawodnicy Chelsea, jak Alonso czy Ridiger, Ale tak jak mówiliśmy ostatnio, że Alonso będzie opcją, i szczególnie Emilian, ty byłeś taki mocno nagrzany, jeśli chodzi o Hiszpana. No to no nie, po tych meczach ja, nie, ja w ogóle bym nie, wsiad, nie wsiadł do pociągu z nazwiskiem Alonso. On w tych dwóch meczach, w których zagrał, teraz nie oddał nawet uderzenia. I generalnie, jeśli chodzi o tę jego grę obronną, no ja jestem kibicem Chelsea, więc dobrze wiem. No fatalnie, no gorzej się nie da. Tam były nawet żarty, że jak ten mecz przerwali Chelsea z Watfordem po 10 czy 12 minutach, no to przez to, że nikt już nie mógł patrzeć na grę Alonso i sporo by się nie, nie pomylił, bo też nawet Chelsea w tych pierwszych 10 minutach grała bardzo słabo. Oni przez ten niecały pierwszy kwadrans tylko sobie czyli dwa kontakty z piłką na połowie szerszeni. Także widzimy, jak tam było źle i jak byli tłamszeni. Także jeśli chodzi o Chelsea, to Alonso na pewno nie. No, a Riddiger, wiadomo, pewnie jak zawsze gra. Ostatnio też prawie w każdym meczu ma jakąś okazję na gola. Także Riddiger jest na pewno w top 3 opcji, jeśli mielibyśmy sprzedać Jamesa. No i przy urazie Czolo Bacha i Jamesa, a wydaje się pewnie jakim do składu albo na prawo, prawy środek obrony, albo prawo hadło. Tylko nie wiadomo, na jak, długo, na jak długo będzie ta kontuzja, no bo James nie wyleci na dłużej niż dwa tygodnie, zakładamy tyle. No to Aspidiquet na dwa tygodnie kupować no to nie jest jakiś świetny deal, bo on kosztuje szóstkę. No to ja zdecydowanie wolałbym Redigera. No tak, Łukasz mówi, że dwa tygodnie, ale jednak to będą cztery spotkania. Z tym, że ty tutaj wspomniałeś o tym, że nie wsiadł być do pociągu Alonso, a ja yy... Nie wiem, czy wsiadłbym do pociągu Chelsea, bo kiedy spojrzymy na kalendarz, no to on nie jest jakiś wybitny teraz. The Blues zagrałem z West Hamem na wyjeździe. Potem wprawdzie jest taka seria Leeds, Evertonów, Alston Villa, ale potem przed samym przed samymi klubowymi mistrzostwami świata będzie Liverpool City i Tottenham, a. Ja, szczerze mówiąc w obronę Chelsea bez Jamesa i bez Chilwella aż tak bardzo nie wierzę. Oczywiście tutaj te sześć straconych bramek, no tutaj to to jest bezdyskusyjne, bezdyskusyjne to, że defensywa Tuchela jest najlepszą w lidze, ale z Alonso na tym lewym wahadle gdzieś tutaj. Oni dużo tracą, nie tylko w ataku, ale przede wszystkim właśnie tej jakości z tyłu. A Spiriqueta na prawej stronie, no to to jest jednak e, bardzo duży spadek z przodu, ale gdzieś tam... No on, wiadomo, gdzieś tam stabilny jest w tej defensywie, ale to też nie jest tak mobilny i tutaj dużo, moim zdaniem, trochę Chelsea traci. Trevo Szaloba też jest, też jest kontuzjowany i e, nie wiem, czy posiadanie defensora Chelsea to jest taki no-brainer, kiedy spojrzymy na kalendarz City i ja osobiście chyba w tym kierunku bym się skierował. No jeśli chodzi o City, to podwojenie obrony u Pepa Guardioli wygląda prawda obiecująco, zwłaszcza, że nożonka saloma praktycznie już każdy, więc te czyste konta, czy netpunkte z przodu nie dają na żadnej przewagi. A takie podwojenie z Walkerem czy Diaszem, oczywiście, jeżeli walker będzie gotowy do gry, ponieważ poprzednio kolejką minął przez Stłuczenie, no da, może dać nam naprawdę wiele, zwłaszcza patrząc na ten kalendarz City, który jest praktycznie zielony do końca roku, a nawet dalej. No tak, ten kalendarz to Watford, Wolverhampton, Leeds, Newcastle, Leicester i Brentford. No i tu widzimy, że w tych sześciu rundach mamy spokojnie szansę, tak realnie, na cztery czyste kąta. Także nawet licząc na to, że taki Walker czy Diaz na ogół nie dają zwrotów z przodu, wiadomo, że Diaz się teraz troszeczkę wyłamał, no to i tak możemy liczyć na punkty z tych czystych kąt. No tylko. Czy to nam wystarczy? No bo te 3 sekundy są w miarę pewne, bo oni są najlepszym defensywnym w lidze w całym sezonie, jeśli chodzi o Expected Goals Considered. No tak naprawdę, ile kolejek chcesz, byśmy nie wzięli, to oni zawsze będą najlepsi pod tym względem. No ale czy to nam wystarczy? No tutaj generalnie ja osobiście bardzo zastanawiałem się nad Walkerem przed tą kolejką i na szczęście wziąłem Regilona, który pięknie odpłacił dwucyfrówką, a Walker restował. I a propos tego resta, na pewno moim zdaniem trzeba mieć na uwadze, że to widmo Zinchenki, które przez cały rok było taką legendą z cyklu, nie wiem, tego, że James Justin będzie pauzował, na przykład w poprzednim sezonie i tam ludzie przez całą rundę czekali z jego zakupem, no bo on zaraz usiądzie. No to tak tutaj taki Zinchenko miał gdzieś wskakiwać do rotacji po tej kontuzji, a cały czas... Kancela i Walker mieli pewne miejsca, a teraz już Ukrainiec wrócił, jest do dyspozycji Pepa, i musimy mieć na uwadze, że przy takim natężeniu spotkań on gdzieś tam te minuty może Walkerowi zabrać. Jeśli uznamy, że ten rest to tutaj już Walker swoją kolejkę odbębnił, no to to jest na pewno dobra opcja. No, i tak jak powiedzieliście, te czyste konta City wydają się najpewniejsze i ja chyba bym w tym kierunku poszedł. No ale. Nie poszedłbym jednak jeśli nie macie jeszcze Regilona, bo moim zdaniem to jest zdecydowanie najlepsza opcja. I no te, ten wynik z tej kolejki i generalnie na przestrzeni ostatnich trzech kolejek, no to to jest po prostu chyba najlepszy znak jakości. Ja to kupuję, ja się zgadzam. No bo tak jak powiedziałem we wstępie, to Regilon gra bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o średnią pozycję w trakcie meczu, no nawet wczoraj przeciwko Brentford, tak jak powiedziałem wcześniej, on grał na tej samej wysokości, co Kane i Lucas. Czyli można powiedzieć, że był takim e, czwartym napastnikiem. No i widzimy to po liczbach, ponieważ jeśli chodzi o ostatnie cztery rundy, to jeśli chodzi o sumę expected goals, a także expected assist, no to wśród obrońców nawet trend alexander Arnold nie, nie kręcił lepszych liczb. I to nam mówi bardzo, bardzo dużo. Kalendarz nie jest najgorszy, pozycja w drużynie jest wysoka, e, są liczby, są punkty i też jest niższa cena niż zawodnicy City, bo e, on kosztuje 5-2. A Walker 5,5, Diaz, koło 6, nie pamiętam ile dokładnie, pewnie 5,9, bo trochę, trochę zjechał ostatnio. No ale w każdym razie cena jest niższa, a też defensywa Tottenhamu wygląda nieźle, ponieważ jeśli spojrzymy na expected goals considered, to oni są na drugim miejscu, jeśli chodzi o czas od kiedy konte przyszedł. I tych goli po prostu jest mniej w sieci Jorisa. No jeśli chodzi o defensywę Tottenhamu, to jeszcze warto zwrócić uwagę na Bena Davisa, ponieważ... No Dalej u kąta ma pierwszy skład przez to, że jest lewonożnym stoperem i mimo tego, że jest lewonożnym stoperem, gra jako lewy środkowy stoper, to strasznie często uczestniczy w akcjach ofensywnych. Miał dwa strzały, praktycznie do bliski asysty, po, był bliski bramki po doświadkowaniu są na przednym golu na 1-0. Do tego doszła kolejna sytuacja w drugiej połowie przy rzucie rożnym. Jeszcze miał jeden taki rajdarz, cały sam zdziwiony, co tam robi w polu karnym. On w ogóle wydaje mi się, że co mecz ma jakąś okazję, czy coś, pamiętam też, coś tam poddymił w tym pierwszym meczu Ligi Konferencji. Teraz też miał ostatnio w mecz meczu sytuację, także ta jego aktywność, nawet mimo tej pozycji, jest bardzo duża. No właśnie z ITZ też miał identyczny, jak, jakoś losowo pojawi się w polu karnym, wbiegał od lewej strony, więc to może być jakiś pomysł na to, żeby po może to być jakiś pomysł kontynent na niego, nie wiem. Ale no, to też może być dodatkowa alternatywa, jako tania opcja, nawet, która czasem może na ławce usiąść. Chociażby z tymi meczami w Leicester czy Liverpoolem. No tak, w sumie powiedzieliśmy na, na samym początku o tym, że będziemy szukać miejsca dr, dla Ronaldo, a jednak Davis to jest 0,8 mniej od Regilona, który jednak wydaje się pewniejszą opcją. No jeśli sprzedajemy Jamesa, to, ten, to tą kasę na Regilona na pewno mamy, ale jeśli szukacie budżetu, no to Davis na pewno jest do rozważenia. A skoro mówimy o te, tej budżetowej opcji, no to gdzieś tam jeszcze jest kilku innych zawodników, jak Lumpy. Cash i Target, no to jest jednak trochę wyższa półka cenowa i nie wiem, czy tutaj bym się skusił na kogokolwiek z nich, no ale na pewno to też są zawodnicy do rozważenia, biorąc pod uwagę to, jak Aston Villa prezentuje się pod wodzą Gerarda. No Target to naprawdę może być hot opcja kolejki, a ponieważ tak jak już wspominaliśmy wcześniej w poprzednich odcinkach, Gerard mocno stawiał w Rangersach na wahadła do tego dochodzi, dochodzi na przykład to, że Lester słabo broni po rzutach rożnych i doświadkowaniach, a wiemy, że target wykonuje czasami, nawet nie czasami, a często rzuty rożne w własną to Więc to może być naprawdę ciekawa opcja, tylko on też w ostatniej kojece strzedł z więc no jeżeli będzie kontuzjowany i nie zagrał w tych dwóch następnych meczach, to dopiero od tej właśnie 16 kojeki z Norwich i Bernie, następnie można go dodać do listy. No widzimy, ta gama zawodników jest dość szeroka, no ale jednak jeśli... Ten James by wypadł, no to myślę, że większość z nas kieruje się ko, yy, ku Regilonowi i nawet mimo tego kalendarza City raczej postawimy Hiszpana na to przed Diaszem czy Walkerem. No ale skoro tutaj padło City, padł kalendarz City, to też warto się zastanowić, kogo z pomocy byśmy wzięli. I czy w ogóle kogoś, bo wiemy, że tam ta rotacja może jednak w końcu wkroczyć na ten wyższy bieg. W tym sezonie Guardiola nas bardzo, bardzo oszczędza. No ale jeśli wróci Grillish, wróci Debrayne, no to będzie tam znowu taki młyn, że no ciężko będzie wytypować zawodnika, który będzie grał zawsze po 90 minut. Na razie jest takim, takim kimś Bernardo Silva. No tylko on w 7 ostatnich kolejkach zdobył 4 gole. No to tyle samo co w 55 ostatnich meczach. Także on widzimy, że gra spory overperformance. On jest w takiej formie, że tam wszystko wpada do sieci. Ostatni jeden strzał, ten piękny wolej i do sieci. I w całym tym sezonie w ogóle 33% jego strzałów wylądowało w bramce, czyli on oddał 15 uderzeń i 5 goli. Także te liczby na mnie robią wrażenie, tylko nie wiadomo jak, jak to się będzie dalej utrzymywać. Jeszcze w tym meczu zastąpił, mógł być asystę po badaniu do Rzesusa, gdyby Brazylijczyk lepiej wycelował. No w sumie tutaj z Bernardo macie na pewno rację. Ja troszkę głupotę zrobiłem, bo pierwszego dnia kolejki, patrząc na wzrost i spadki cen, zdecydowałem się na Gindogana. Miałem tutaj duży dylemat Bernardo versus Gindogan i biorąc pod uwagę fakt, że Grey spadał, a Gindogan rósł. No to zdecydowałem się na taki transfer jeszcze przed meczem tutaj wystąpił ten niespodziewany rest i teraz pytanie albo będę mastermindem i okaże się, że Gindogan wyjdzie w pierwszym składzie na Watford i to będzie po prostu ruch 300 IQ, a jeśli się okaże, że to jest bardziej poważny uraz i on wypada, no to tutaj wkopałem się bardzo mocno. Generalnie Niemiec, będąc na boisku ma zdecydowanie lepsze liczby od Bernardo, jeśli chodzi tam o wszystkie te wskaźniki expected jeśli chodzi o oddawane próby, i tak dalej, on jest zdecydowanie bardziej aktywny w ofensywie. Wiemy, jak Niemiec wchodzi z drugiego tempa. On właśnie oddaje dużo prób, i te wszystkie strzały są raczej jakościowe. On wciela się w taką rolę, w której występował Debrayne pod, pod nieobecność belga. I teraz, właśnie pytanie, jak to będzie wyglądać? Jeśli potrzebujecie kogoś. Kogoś, kto ma stabilne miejsce, kogoś pewnego do składu, no to Bernardo na pewno jest lepszy. A Gindo y, to jest raczej opcja ryzykancka i przed tą kolejką, y, gdybym mógł zrewidować decyzję, to na pewno na niego bym się nie zdecydował. Musimy zobaczyć, y, musimy czekać na słowa Guardioli o tym, y, jak poważny jest to uraz. Czy to był po prostu taki. Y, Rest, który był gdzieś tam profilaktyką. Bo jeśli tak, to ta dyskusja jest otwarta. No a jeszcze mamy przecież Fodena, który yy, biorąc pod uwagę, yy, nie biorąc właśnie pod uwagę ceny, to jest chyba taką najgorętszą opcją, kiedy wszyscy są dostępni. Faktycznie Foden na pewno będzie opcją, ale ja jeszcze przez moment bym się skupił na dwójce Bernardo Gendogan, ponieważ oni kosztują tyle samo. No i po pierwsze widzimy tak, że jeśli któryś z nich wychodzi w pierwszym składzie, no to zawsze gra prawie 90 minut, oni zawsze grają średnio po 86 minut. No i ta punktacja na mecz również wychodzi tyle sama, ponieważ, ponieważ oni na mecz mają po 5,3 na plus Gondogana. Na pewno jest to, że oddaje więcej strzałów, ponieważ ma 35 minut na strzał, kiedy Bernardo oddaje uderzenie co 75 minut. No i też częściej kruje, ponieważ jest to prowadzenie 41 minut do 66. Także widzimy po pierwsze, że Gondogan jest bardziej aktywny ale mniej wpada do sieci, ponieważ tak jak powiedziałem, co trzeci strzał Bernardo wpada do siatki i też atutem Portugalczyka jest to, że on może grać tak naprawdę na pięciu pozycjach, podczas gdy Gondoran tak naprawdę może obstawić trzy, będzie to fałszywa dziewiątka i te dwie w pomocy, raczej na skrzydle go nie widzimy. No i to jest właśnie spory atut Bernardo, że Guardiola już o tym mówił, że on może grać naprawdę na Każdej pozycji w ataku, na każdej z pięciu pozycji, która tam jest I myślę, że to właśnie wysuwa go na pole position, jeśli chodzi o ten duet I nawet może i przed Fodena, który kosztuje milion więcej I liczbowo wygląda jeszcze lepiej niż Gundogan prawdopodobnie Tylko, że punkty średnio na mecz i tak ma Bernardo więcej Więc nie wiem, mam taki dylemat, że raczej bym stawiał Bernardo nad nimi mimo wszystko no, generalnie tak, jeśli wy dokonujecie transferu w tym momencie, no to na pewno najpewniejszą opcją jest Bernardo, i to jeśli chodzi o taki overall performance, no to on może ma troszeczkę niższe te wskaźniki od kolegów, ale punktowo wygląda lepiej notabene i ma najpewniejsze miejsce w składzie, więc to jest taka najlepsza opcja. Co do Gindogana, no to można też troszkę stwierdzić, że kto wie, czy jego punkty nie uciekły, bo teraz wracają y, Grilish, y, Debrayne w krótkiej perspektywie, więc y, to jego miejsce nie będzie już y, takie pewne w składzie, a on jeszcze sam też jakiś mały uraz y, złapał. No a Foden, o Fodenie tutaj y, możemy mówić, ale de facto on tam miał taki krótki hall punktowy, a na początku sezonu nie grał, teraz też miał przerwę i on jest na dobrą sprawę jedną wielką niewiadomą. Więc jeśli chcecie stawiać na kogoś z pomocy City, no to Bernardo Silva wydaje się zdecydowanie najlepszą opcją. Chyba, że zobaczymy, jak to weekend będzie wyglądało z Gindoganem. Bo jeśli zaprezentuje się z naprawdę dobrej strony, to też myślę, że Pep nie będzie się jakoś spieszył właśnie z tym Debraynym czy z Grilliszem. Ale przed tą kolejką, w momencie, kiedy decydujecie o tym transferze słuchając tego podcastu, no to Bernardo zdecydowanie jest najlepszy. Co do tego Fodena, no to on już raczej zagra, trenuje z drużyną, więc to jest na plus. Do jego atutów na pewno zaliczymy to, że e, ma najwięcej goli i asyst średnio na minuty. Także ten jego wkład jest teoretycznie największy i nie wiem, jeśli miałbym wybrać Bernardo czy Foden, w tym momencie dałbym Bernardo, ale na przykład dwie kolegi temu byśmy powiedzieli, że Foden, także to się sporo będzie zmieniać. No i Gendogan przecież też nie jest jakąś złą opcją, także ta trójka jest po prostu ok. A co jeśli byśmy dorzucili tutaj do tego zestawu Diogo Jota? To czy wybralibyście się z City, czy jednak stawiacie na kota, co się nazywa Diogo Jota? Tutaj dużo zależy tak naprawdę od budżetu, bo ja też myślę, że... To znaczy jestem wręcz pewien nawet, że... Głównym tutaj czynnikiem, jeśli chodzi o te transfery, będzie pożegnanie z Rafinią, który w tej kolejce będzie miał raczej The Last Dance. On, co prawda, strzelił tą bramkę z w ostatniej kolejce, ale teraz przychodzi taki kalendarz, że raczej się będziemy z nim żegnać, biorąc też pod uwagę jego, jego formę. Bo on w tym ostatnim meczu de facto nie zaprezentował się dobrze, a te punkty zapewniła mu tylko ta jedenastka w doliczonym czasie gry na sam koniec meczu. I kiedy on kosztuje te niecałe 7.0, 6 z dużym kawałkiem, nie wiem ile teraz dokładnie, chyba 6.7, to na pewno bliżej nam do Bernardo czy, czy do Gindogana niż do Żoty. Co do samego Żoty, no to wiemy, że Portugalczyk jest jednym z najgorętszych pomocników zaraz gdzieś tam pewnie za Salahem, ale mamy cały czas widmo tego powrotu Firmino. Co prawda, potem będziemy mieli jeszcze Puchar Narodów Afryki, gdzie żota pod nieobecność Salah Haymana powinien szaleć. Ale na przestrzeni tak, takiego zagęszczenia spotkań, jeśli firmino będzie gotowy, no to on na pewno coś dostanie. no Na pierwszym do zmiany na pewno będzie Rzota, bo Mane wiemy, że on raczej tych restów nie lubi, no a Salach e, e, przy tych statystykach to jest po prostu nierestowalne, bo on e, w tym momencie walczy o pobicie wszystkich rekordów strzeleckich, jak gdzieś tam ten puchar narodów afryki mu e, poniekąd odbiera szansę, więc tego to na pewno się nie spodziewam. I jeśli macie kasę, to. Żota pewnie jest taką najpewniejszą opcją, bo jeśli go nie macie, to on karci co kolejkę i gdzieś tam odbiera tą sporą liczbę punktów. On nie jest już różnicą, bo to posiadanie dość wzrosło. No, nie jest to jakiś tam zawodnik pokroju Aleksandra Arnolda, który gdzieś tam ma blisko 100%. Ale jeśli nie chcecie tracić tych punktów, no to na żota można postawić. A pomocnicy City przy tym kalendarzu to na pewno jest większa różnica, więc jeśli bronicie ręki, yy, swojego ranku i nie macie żoty, to chyba on byłby pewniejszą opcją, a jeśli gonicie, no to yy, Gindogan czy Bernardo na pewno bardziej kuszą. Ja mam Bernardo i gonię, więc to by się zgadzało, no ale żota wiadomo, jeśli ktoś strzela gola co 116 minut, to jest po prostu opcją, no i pewnie najlepszą z tej całej czwórki, bo... No, nie jest z Manchesteru City, może przede wszystkim, i, i ta rotacja, nawet mimo Firmino, będzie stosunkowo mniejsza przynajmniej tak mówi ten legendarny stereotyp o e, łysym mago ale zostawmy już to City, zostawmy Rzotę, każdy pewnie sobie wyciągnie wnioski też z tej planszy, która się pojawi, porównująca tych wszystkich zawodników, a już zupełnie na koniec jeszcze szybki temat napastników, ponieważ wiemy, jak gorącym nazwiskiem w tym momencie jest Emmanuel Denis, który no, przekracza wszystkie bariery absurdu, jeśli chodzi o to, e, czego my się spodziewaliśmy, a co tak naprawdę jest, bo nawet mówiliśmy, że jeszcze byśmy poczekali te dwie kolejki i kupili go po Chelsea i City, no, przeciwko Chelsea był najlepszym graczem na boisku, także ta forma niekoniecznie musi jakoś tam się konfrontować z tym terminarzem, mimo że jest ciężki jeszcze nawet na kolejną rundę. No ale o tym Denisie powiem przede wszystkim dlatego, że kończy się terminarz Jimenezowi, Antonio się skończył jakiś czas temu, a Antonio i Jimenez są na pasticy, którzy w tym momencie są prawdopodobnie pierwsi do odstrzału. No, i to najpewniej, bo Antonio w ostatnich czterech rundach miał tylko 0,21 XG. Jeśli chodzi o Jimeneza, to Wilki po prostu w ostatnich kolejkach są bardzo słabi w ofensywie i tych punktów nie ma. Także z nimi się żegnam przy tym, ter przy tym terminarzu i nie wiem, czy się zgadzacie. No, ja jedynie przy Antonio bym miał pewną wątpliwość, bo on od. Początku sezonu tutaj zaliczył straszny dołek, ale ten kalendarz to zaczyna mu się właśnie poprawiać, on będzie miał zieloną falę i nie wiem, czy w jego przypadku ten moment na sprzedaż nie został już przegapiony. No ale wiadomo, Denis tutaj, ta następna kolejka to jeszcze nie do składu, ale potem w grudniu on ma kalendarz świetny i brak posiadania Denisa albo Kinga, no to moim zdaniem to będzie głupota w tym okresie, na któregoś z nich będzie musieli się zdecydować. A jeśli właśnie tutaj macie Jimeneza, to to jest idealny ruch. A w pomocy, tak jak powiedzieliśmy, no to po tej kolejce Rafinia będzie do i właśnie Meksykanin i Brazylijczyk to są dwa takie główne, dwóch takich głównych zawodników, których będziemy się chcieli pozbyć i na ich miejsce będziemy szukać jakichś alternatyw. To jeszcze ostatnie pytanie na dziś i kończymy, ponieważ wiadomo, że będzie mało czasu do deadline'u. Dennis Chiking, bo. Z jednej strony, wszystko mówi nam za tym, żeby Denis, to znaczy, wszystko. Punkty. Przede wszystkim punkty i gole mówią nam, żeby wziąć Denisa i jesteś tańszy. No ale z drugiej strony, Denis gra na skrzydle, King jest na szpicy i King wykonuje rzuty karne co też jest ważne. No i ten Denis, jeszcze ten legendarny Puchar Narodów Afryki. Także King czy Denis w tym momencie? No, Puchar Narodów Afryki no jest tak negatywną, negatywną rzeczą w perspektywie najbliższych kilku tygodni. Ale te 3-4 koleki jeszcze w naszym składzie Denis by rozegrał. Wydaje mi się, że te rzuty karne no to jest spora przewaga Kinga, ale po prostu w ostatnich dwóch meczach wydaje mi się, że Denis wygląda o niebo lepiej od Norwega, więc jest przede wszystkim tańszy. Chyba warto pójść w tańszego zonika, który tak wydaje mi się, że nawet największej formy będzie w domyśle na ławce siedział, ponieważ po mamy lepsze opcje w pomocy i w obronie. Więc po prostu wydaje mi się, że granie Denisa y i Kingiem to będzie tylko w w postaci rotacji z jakiejś innej napastnika w opołocnikiem który po prostu będzie miał gorsze spotkanie. Ja w sumie biorę któregoś z nich do składu, mówię od razu, no bo Watford przecież w ostatnich kolejkach gra bardzo dobrze, Chelsea się postawili, wygrali z Manchester United, w czterech ostatnich rundach mają czwarte, najwyższe expected goals w lidze, no i sam King w ogóle wykręcił 2-6 expected goals, no i tutaj akurat mocno bije Denisa, który ma tam około 0-9. W tych ostatnich czterech kolejkach. I to też jest kolejny powód, żeby właśnie wziąć może i Norwega zamiast Nigeryjczyka. Ale pamiętam, że w ostatnich pięciu meczach zrobili binas jedna wygrana, cztery porażki, więc to jest dalej. Drużyna, która jest obecnie trzy punkty nad strefą spadkową. To, że jeden czy dwóch zawodników ciągnie ich, to nie oznacza, że będą ciągnąć ich cały czas. No ale też musimy patrzeć na to, że raczej tutaj patrzymy na indywidualne punkty. A Watford, mimo tych porażek, to. Strzela gole i napastnicy oddają. A co do tego, co mówiliście, Łukasz chce zawodników otwordu, napastników wstawiać do składu, Emilian raczej będzie ich trzymał na ławce. No ale zbliża się ten grudniowy okres, będą rotacje, i ta mocna ławka będzie musem, jeśli nie chcemy niespodziewanie skończyć z niegrającym zawodnikiem w jedenastce. I też a propos tego, co powiedzieliśmy, Żota jest gorącym nazwiskiem, a on będzie miał ryzyko rotacji po powrocie Firmino. Gdzieś tam pomocnicy City, których chcemy posiadać przez ten kalendarz, też będą mieli ryzyko rotacji. I wtedy taki Denis czy King, no to to jest po prostu złoto za tą cenę, bo mamy nawet gdzieś tam na pierwszym, drugim slocie ławki zawodnika. Jeśli nie zdecydujecie się ich wystawić w pierwszym składzie, który nie będzie takim graczem na sztukę. Tylko kimś z potencjałem na duże punkty, więc po prostu to jest must have moim zdaniem i musicie sobie tylko e, rozważyć, którego z nich wolicie. No Tylko Emilian, ty mówiłeś o tym, że na tych ostatnich kilka spotkań oni większość przegrali, w sumie wygrali tylko jedno. No Tylko musimy też zobaczyć na to, że Ranieri dopiero przejmuje tę drużynę, te, swoje, te jego procesy jakoś tam bardziej wchodzą. No i... Emilian, czy to dobrze ci się nie kojarzy przypadkiem? Claudio Ranieri, punkty ofensywnych tanich zawodników. Nie masz takiej myśli w swojej głowie? Znaczy, no nie mam takiej myśli, bo jeszcze nie grałem? Fantazya za czasów Mareza i Wardiek w Leicester w sezonie mistrzowskim, więc to nie mam aż takich miłych wspomnień. O kurde, to mnie w sobie zaskoczyłeś teraz. Znaczy no, mam konto założone w tamtym sezonie, ale było założone tylko po to, że dać kapustce kapitana w pierwszej kolejce, i już potem nie grałem, więc to jest. Taka moja ujma na honor, honorze, tam chyba na, znaczy tamten sezon skończył chyba na 4 milionach. I to jest taki bój najgorszy sezon jeszcze, zanim zacząłem grać tak na poważnie Ja w szoku w sumie, że ty nie grałeś jeszcze wtedy w fantazy? No, ale dobrze, no to nie możesz kojarzyć tej mega romantycznej historii. Ale my z Kubą kojarzymy i my tu zaraz jeszcze może będziemy wymyślać, żeby Kinga i Denisa podwajać, a jeszcze Sisoko do pomocy, który przecież ostatnio miał asystę, a mógł mieć też gola. Ale dobra, to, ten romantyzm zostawiamy i kończymy to dzisiejszy hotornot. Na planszy pojawią się jeszcze kupony nasze na kolejkę numer 15 we współpracy z Bogumoherem Superbet. W opisie będzie oferta, overki, underki, head to head. Także stawiajcie, nam ostatnio wchodzą te kupony. Także jesteśmy już na plus i to dość spory, jeśli chodzi o, o to, ile wydaliśmy, a ile jesteśmy, a ile wygraliśmy, więc cieszymy się bardzo i polecamy wam to samo, a tymczasem kończymy już ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę obowiązkowa, komentarz nieobowiązkowy, ale jeśli ktoś chce, to zapraszamy i słyszymy się że za tydzień, bo teraz chyba nie ma kolejki. Nie będę sprawdzał, ale słyszymy się w przyszłym tygodniu. Także do usłyszenia.